Partnerem dzisiejszego odcinka jest BookBeat, aplikacja do słuchania audiobooków i czytania e-booków. Dzień dobry. To 120. odcinek Bardzo brzydkiego podcastu, który powstał we współpracy z moim y, ulubionym towarzyszem spacerów i długich zimowych wieczorów, BookBeatem. I powiem wam, że w tych słowach nie ma w zasadzie cienia bariery jakkolwiek zabrzmiały, bo ja wciąż jestem w jakiś dziecięcy wręcz sposób zajawiona na te książki słuchane. Tak jakbym zaspokajała nimi czytelniczy głód tych lat, kiedy po te papierowe wersje sięgałam nieco niechętnie. W ogóle to zauważyłam, że im dłużej błądzę po tej całej aplikacji, tym dziwniejsze są efekty moich audiobookowych poszukiwań. I spokojnie, to jeszcze nie będą harlekiny, ale dziś zdecydowanie będzie nietypowo, bo chciałabym porozmawiać z wami o lekturach szkolnych. I wiem, wiem, teraz pewnie pomyślicie Chmielewska serio, naprawdę już nie masz o czym opowiadać, a ja z miną Smurfa, tego takiego w okularach, co się wymądrzał i zawsze mnie wkurzał, odpowiem tak serio i już tłumaczę dlaczego. Na pewno ogarniacie ten case, o jejku, zabrzmiało tak, jakbym próbowała e, po, porozumiewać się młodzieżowym slangiem, się siema, siema ogarniasz ten kejsik, mordała! Mam ciarki wstydu, przepraszam. E, jeszcze raz, e, na pewno znacie e, tę sytuację, o tak lepiej. Kiedy wracacie do danej treści po wielu, wielu latach. I nagle odkrywacie, że tym razem interpretujecie ją w totalnie inny sposób. Znacie to, prawda? Tak jest na przykład z Dniem Świra Marka Koterskiego, o którym lubimy mówić, a przynajmniej moje pokolenie, że jak się to za nastolatka gdzieś widziało, to człowiek boki zrywał, że hehe, he, przekleństwa, hehe, he, stary frustrat, hehe, he, śmieszne teksty. A z roku na rok, kiedy się do tej treści wraca, to jest coraz smutniej i smutniej i smutniej, aż docierasz do momentu, w którym płaczesz na scenę. Na których jeszcze kilka lat temu śmieszkowałeś, albo o, na przykład, mały książę, którego akurat w moim dzisiejszym zestawieniu nie ma. Kiedy czytało się tę książkę w dzieciństwie, to była to po prostu bajka, tak? a teraz jest książką filozoficzną. Takie przykłady można mnożyć, ale faktem jest, że pryzmat doświadczeń, przez jaki przepuszczamy dane treści na przestrzeni lat, nieustannie zmienia ich percepcję. I lektury szkolne to temat tym ciekawszy, że zwykle te książki traktujemy po macoszemu, bo a. musimy je przeczytać, bez zwykle treści, przynajmniej taka jest moja obserwacja, zwykle te treści nie przystają kompletnie do naszego wieku, więc z małymi wyjątkami oczywiście, albo te książki czytamy i nie rozumiemy nich uchu, albo czytamy dwa pierwsze rozdziały i modlimy się, żebyśmy byli zapytani właśnie o nie, przynajmniej taka była moja technika, albo czytamy streszczenie, albo nie czytamy ich wcale. Tak te lektury przynajmniej w moim wypadku się rysowały w czasach szkolnych, i teraz, kilkanaście lat po zakończeniu edukacji szkolnej, błądząc po zakamarkach aplikacji BugBita, natknęłam się na hasło lalka. I w pierwszym odruchu sobie pomyślałam, no chyba oszaleli, naprawdę nie mieli czego tu wstawiać, postanowili odgrzać mocnego kotleta. Nie wiem, oferta im się skończyła i postanowili w tym momencie wrzucać lektury szkolne jakoś w ogóle koncept wrzucania lektur szkolnych na aplikację, która ma cieszyć, bawić, yy, urozmaicać czas, był dla mnie jakiś taki, przepraszam, partnera dzisiejszego odcinka, ale no, dla mnie to było zupełnie od czapy. No a później zaczęłam trochę z ciekawości, trochę z, z braku laku. Tego słuchać i uświadomiłam sobie, że kompletnie nie tak to zapamiętałam. Zatem dziś zapraszam Was do mojego subiektywnego zestawienia lektur szkolnych, które, jak się okazuje, wcale głupie nie były, tylko ja musiałam do nich dorosnąć. Zostańmy w takim razie przy tej szczęsnej, nieszczęsnej lalce Bolesława Prusa. Ojej, mam, powiem wam, problem, bo nie wiem, czy tak znany tytuł starym zwyczajem streszcze, czy wszyscy wiedzą o co kaman. Hmm. A dobra, streszcze, oczywiście w takim astronomicznym skrócie, co, co byśmy byli w tym samym punkcie. Może ktoś przegapił, o czym lalka jest i udało mu się jakoś prześlizgnąć przez edukację szkolną. Zatem... Lalka jest o Stanisławie Wokulskim, bardzo przedsiębiorczym gościu, takim w zasadzie XIX-wiecznym biznesmenie, który zakochuje się bez pamięci w Izabeli Łęckiej, młodej kobiecie obracającej się w wyższych sferach arystokratce, mówiąc konkretniej. Obydwa tomy, bo lalka składa się z dwóch tomów, co już samo w sobie przerażało nas, a przynajmniej mnie za czasów liceum, dwa tomy opowiadają. Właściwie głównie o tej gonitwie Wokulskiego za swoją wielką miłością. Raz jest bliżej, raz dalej, generalnie staje na rzęsach i bebechy sobie, sobie wyprówa, żeby wreszcie z tą Izabelą być. No i jak czytałam tę książkę w liceum, to jawiła mi się jako okropny przede wszystkim tasiemiec. O durnym chłopie, który ugania się za emocjonalną kaleką i rujnuje sobie tym życie. I powiem wam, że jak teraz słuchałam tej książki już w audiobookowej wersji, to. Jakkolwiek to wyznanie będzie o mnie świadczyło, trochę się uśmiechnęłam zarówno do Stanisława, jak i Izabeli, bo ileż razy byłam raz jedną, raz drugą postacią. To jest książka o toksycznym związku i to zjawisko wcale się nie starzeje. To, że jesteśmy dwa wieki dalej, niczego w naszej konstrukcji nie zmienia. Czasem wpadamy w taką pułapkę, też wpadam w taką pułapkę myślenia, że kiedyś to było, kiedyś teraz jest teraz i zakładamy, że jesteśmy, nie wiem, bardziej rozwinięci, a nic bardziej mylnego. Ileż razy poświęcamy swój czas i energię, staramy się wręcz przepoczwarzyć w tę drugą osobę, znaleźć się wreszcie w centrum jej zainteresowań, kładąc na szali wszystkie rzeczy dotychczas dla nas ważne. No ja miałam chyba ze trzy takie znajomości, w przypadku dwóch następowało u mnie prawdziwe zaćmienie umysłu, tak jakbym, nie wiem, była w jakimś dziwnym transie. Z drugiej strony w liceum wszyscy wyśmiewamy się i plujemy na Izabelę, że taka, że taka baba potwór, że bez serca, ale też ma Mam na koncie bycie takim babopotworem. Wierzcie mi lub nie, ale mam na koncie manipulowanie drugą osobą w celu. Nawet nie wiem do końca, czego wtedy chciałam, jaki cel mi przyświecał, do czego to miało prowadzić, ale przy tym powrocie do lalki pojawił się u mnie rodzaj rachunku sumienia, że ja w zasadzie byłam Izabelą Łęcką i wcale z tego dumna nie jestem. Poza tym już odpływając trochę od głównych sylwetek, mam taką obserwację, która w zasadzie włącza mi się za każdym razem, kiedy podejmuję lekturę filmu czy książki traktującej o przeszłości, bo zawsze mi się wtedy w głowie wyświetla zdanie, które mój tata lubi wypowiadać przy takich okazjach, bo czasami mamy z tatą podobne refleksje, mój tata zawsze wtedy mówi, że to było tu i teraz. To było tu i teraz, bo było, bo ludzie wtedy byli w teraz. I tak jak my uważali, że nie jest najlepiej, że świat chyli się ku końcowi, że czasy są trudne, że młodsze pokolenie co takie zepsute, a to starsze takie niezacofane. Zabawna myśl, nieprawdaż? W mojej głowie też zabawne i przerażające jest to, że za jakiś czas to o nas, ludziach żyjących w latach 20-21 wieku, będzie się opowiadało dokładnie w ten sam sposób, że jejku to było tak dawno, ale w zasadzie wciąż jesteśmy tacy sami, nic się nie zmienia, wszystko jest teraz. Jest to dziwne. To jest taka myśl, nie wiem, może, może tylko ja tak mam, może tylko ja i tata tak mamy, ale nie sądzę. To jest taka melancholia przyszłości. Włącza mi się coś takiego w momencie, kiedy czytam, albo słucham, albo oglądam coś o przeszłości. Tak naprawdę nic się nie zmienia. No dobrze, lecimy dalej, bo wpadam w jakiś lej własnych myśli, a muszę opowiedzieć Wam o innych szkolnych lekturach. Dalej wśród moich wskrzeszonych książek mam zbrodnię i karę Fiodora Dostojewskiego. Jejku, to jest w ogóle taki wspomniczar, ale zanim wspomnienia, to krótkie odświeżenie fabuły. Zatem akcja dzieje się w podobnym czasie co Talalkowa. Mamy niespokojny schyłek XIX wieku, Rosję tym razem, i naszego głównego bohatera Rodię Romanowicza Raskolnikowa. Ja powiem Wam, że jak to czytałam po raz pierwszy. No, to, to był dla mnie dorosły gość, tak? A obecnie znowu mówimy o tych dziwactwach osi czasu, o tych obserwacjach w zależności od punktu, w którym się akurat znajdujemy, bo obecnie chłop jest ode mnie młodszy o 10 lat, co już samo w sobie jest kapkę zabawne, bo patrzę na niego z zupełnie innej perspektywy, traktuję go już w zupełnie inny sposób. Więc mamy bohatera, który ma biedne ale w taki obiektywny sposób, patrząc dobre życie, bo opiekują się nim matka i siostra. Siostra chyba nazywała się Dunia, ale ręki nie dam sobie uciąć. W każdym razie kobiety troszczą się o niego i są skore do poświęceń. Próbują zapewnić mu wszystko, żeby ten mógł się rozwijać i edukować. O ile dobrze pamiętam, chyba studiował albo miał studiować prawo i one były w stanie poświęcić wszystko, żeby tylko mógł kontynuować swoją edukację. No i w zasadzie to jest taka troszkę historia z serii grzecznych. Chłopak był dzień dobry na klatce zawsze mówił, a to takie nieszczęście. Bo Raskolników, Raskolnikow, buntownik yy, z natury, ukuł sobie taką teorię, że jednostka ponadprzeciętna ma prawo zabijać prosty lud, yy, który bohater zresztą nazywał wszami, co jest swoją drogą, nomenklaturą, znaną historii świata aż za dobrze. No i gość sobie wymyślił taki chrzest bojowy, że musi kogoś zabić i udowodnić tym samym swoją odwagę, a przede wszystkim słuszność tej mm, wyssanej z palca teorii. Jego ofiarą pada stara lichwiarka, bo. Chciał upiec w zasadzie dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli przeżyć ten swój rytuał przejścia i przy okazji ukraść kobiecie pieniądze, których bohaterowi brakowało. No i jak nie trudno się domyślić, udaje mu się zabić lichwiarkę jej siostrę Liza która była świadkiem całego. Zdarzenia, a jak wiadomo z podcastów kryminalnych, świadkowie rzadko uchodzą z życiem w takiej sytuacji. No i tu się właściwie zaczyna cała akcja, bo chłop zaczyna, zresztą bardzo słusznie, fiksować. Cały twist proponowany przez Dostojewskiego polega na tym, że początkowo Rodia nie jest schwytany i w zasadzie tego nikt nie podejrzewa o ten czyn, więc tą tajemnicą jest pozostawiony sam sobie, co jest tym bardziej bolesne i trudne do przetrawienia, bo nagle się okazuje, że ten jego kodeks moralny to w praktyce nie działa, jakkolwiek chce w niego wierzyć, że nie jest w stanie zagłuszyć swoich sumień, nie jest w stanie zabić w sobie człowieka. No i że tak naprawdę to wcale nie jest takim półbogiem, na jakiego pozował. Oczywiście w końcu zostaje zdemaskowane i za poradą Soni, jego miłości przyznaje się do winy. No i tu możemy przejść do wspomnień, bo Sony grała w przedstawi przedstawieniu szkolnym. W spektaklu szkolnym nasza polonistka dbała o to, żeby te spektakle były wydarzeniem dla mnie przynajmniej na skalę roku. Odbywały się wieczorem, to nie było tak, że w trakcie lekcji, wiecie, nauczyciel mówił dobrze, to teraz idziemy na przedstawienie szkolne wystawiane przez klasę trzecią B, to tak w ogóle to nie działało. To było tak, że były castingi do ról, oświetlenie wypożyczane z, z teatru, mieliśmy aulę z prawdziwą sceną. Z, no, po prostu wszystko było bardzo, bardzo profesjonalne, przynajmniej tak to zapamiętałam. No i ja tym żyłam. I nie ukrywam, że moja polonistka miała swój wkład w to, że przez kolejne trzy lata próbowałam się zresztą bezskutecznie dostać do szkoły to. Bo dla mnie to było bardzo bardzo ważne, żeby co roku na deskach naszej szkolnej sceny wystąpić. I ta rola Sony zapadła szczególnie w mojej pamięci. Dlatego, że raskolnikowa grała moja wielka szkolna miłość. Nawet pamiętam chyba monolog, który wtedy mówiłam, a raczej jego fragment. i oczywiście nie obiecuję, że będzie toczka w toczkę z oryginałem, ale leciało to mniej więcej tak. Idź zaraz, w tej chwili, stań na rozdrożu, pokłon się. Najpierw po całej ziemię, którą splugawiłeś, potem się pokłonić światu na wszystkie cztery strony. Co dalej leciało? Pokłon się światu na wszystkie cztery strony i powiedz wszystkim głośno: To ja zamordowałem. Wtedy Bóg znowu zaśleci życie chyba jakoś tak. Oczywiście bez żadnej intonacji. Tutaj nie zaproponowałam wam żadnej mojej interpretacji postaci Sony, ale i bez tego mam dreszcze wypowiadając te słowa, dlatego że właśnie Raskolnikowa grał mój ówczesny chłopak, moja wielka szkolna, licealna miłość, dla której w dłuższej perspektywie byłam wspomniana wcześniej Izabelą Łęcką. No i zrobiła nam się tutaj przedziwna Klamra. Oj, wiecie, jak to jest. To były początki naszego związku. Nawet nie wiem, czy byliśmy już w oficjalnym związku, ale coś tam już się działo: FIFA, RAFA, trzymanie się za ręce i te sprawy. Więc siłą rzeczy, zbrodnia i kara jest lekturą dla mnie ważną, przywołującą bardzo intensywne wspomnienia. No i dosyć proroczą, bo względem tego związku poczyniłam zbrodnię jako straszny, straszny, straszny toksyk, nie poznalibyście mnie. No i otrzymałam karę w postaci kilku naprawdę chorych znajomości w późniejszym czasie. Oczywiście jest to moja mocna nadinterpretacja, I know, I know, no ale w mojej głowie to się jakoś wszystko układa w jedną całość i morał jest taki, że karma wraca. Poza tym, już abstrahując od moich życiowych zaszłości, to Dostojewski należy do nielicznych, że tak to ujmę, szkolnych autorów, których naprawdę lubię, więc powrót do tej lektury był czystą przyjemnością, z małym emocjonalnym twistem. Dalej na mojej liście mam folwark zwierzęcy George'a Orwella, który raczej czytywaliśmy, z tego przynajmniej co pamiętam, całkiem ochoczo. Bo to jest jedna z tych lektur, że wiecie, nagle jest coś kapkę innego, kapkę bardziej współczesnego. No i przede wszystkim książka nie jest gruba, więc bezboleśnie się tę lekturę łykała. Wiadomo, że takie lubiliśmy najbardziej, przynajmniej ja, bo można było ją obchnąć na kilku długich przerwach, co nie oznacza, że w pełni ją rozumiałam. Oczywiście nigdy nie było złudzeń, że treść należy traktować w sposób metaforyczny, bo to było przedmiotem omawiania tej książki na języku polskim, że te zwierzęta to są ludzie, że mówimy tutaj o określonym ustroju politycznym itd. itd. Ale ja, oczywiście będę mówić o sobie, bo jakoś mam, odnoszę takie wrażenie, że młodzież dzisiaj jest nieco bardziej świadoma tego, co się dzieje wokół nich. Ale ja w tamtym czasie kompletnie nie potrafiłam tej lektury przełożyć na ówczesną sytuację, na to, jak ja postrzegam ówczesny świat, jakiś, jakiś porządek rzeczy. Wiedziałam, że jest o równych i równiejszych, o tworzeniu się klas, o łudzie równości, o tym, że zawsze będziemy walczyć o to, czy jest na wierzchu i kto rządzi, nawet jeżeli umówimy się, że teraz działamy wspólnie. Niemniej, tak jak mówiłam, żeby zaobserwować to we własnym życiu, w tamtej sytuacji, potrzebowałam czasu. Potrzebowałam chwili, żeby zobaczyć, kto jest tym pięknie przemawiającym knurem Napoleonem, kto klaczył moli, kto... Psem, kto owcą. Książka w Polsce była zakazana przez cenzurę do 1989 roku, czyli w zasadzie do upadku komuny, no, kurczę, no trudno się dziwić, tak? W jasny sposób mówi o tym, że taki układ nie ma prawa działać zgodnie z tymi swoimi idyllicznymi, pierwotnymi założeniami, ale dzisiaj Kurczę, wiecie, że ja nie lubię się brudzić polityką. Dla mnie to jest po prostu jeden wielki bałagan i szkoda mi krwi na dyskusję, która nie będzie do niczego prowadziła, ale uważam, że warto sobie tę książkę przesłuchać i popatrzeć jak przez szkiełko na obecną sytuację. Niemniej uważam, że mechanizmy folwarku zwierzęcego są wpisane w naszą naturę. To nie jest książka tylko i wyłącznie. O polityce, ale o każdej grupie, o każdej grupie, która w swoich założeniach mówi o równości, o tym, że działamy razem. W naszą naturę jest wpisane to, żeby walczyć o to, kto jest wyżej, przynajmniej w mojej głowie. Tak to wygląda. Po prostu mamy rywalizację we krwi, jesteśmy takim gatunkiem, co jest dla mnie niezwykle intrygujące i przerażające zarazem. Do kolejnej lektury, czyli wesela Stanisława Wyspiańskiego też nikt mnie w liceum za specjalnie namawiać nie musiał, no ale jednak kiedy czytało się to w szkole, to wiecie, trochę na wyścigi, trochę na kolanie, przed lekcjami polskiego, więc nie sposób było poczuć, Całą tę magię drzemiącą właśnie w tej lekturze. Jest w tej historii coś absolutnie tajemniczego, pięknego, mistycznego, niepokojącego, a przy okazji takiego naszego do szpiku kości. Zatem akcja dzieje się na tytułowym weselu, które odbywa się w domu Włodzimierza Tettmajera. W ogóle teraz uświadomiłam sobie przy lekturze bitowej tego dzieła, że chata stoi w bronowicach wsi pod Krakowem, czyli obecnej dzielnicy Krakowa, tak? To jest uderzające, no bo siłą rzeczy jeszcze w Luberskim liceum nie miałam szansy tych faktów pokleić, a kilka lat później te dzielnice właśnie zamieszkiwałam przez rok. Zatem mamy weseli Holucjana Rydla, który jest poetą takim przedstawicielem krakowskiej bohemy inteligencji i chłopki jadzi mikołajczykówny. E, powiecie mezalians, ja powiem chłopomania, wy powiecie bzdura, ja powiem oj oj, wcale w tej kwestii nie zmieniliśmy się za szczególnie, bo wszystko co egzotyczne, inne wciąż nas pociąga. I chcemy się z tym utożsamiać, no a na tamte czasy wiejska kultura mówiąc tak najprościej, współcześnie, była w mocnym trendzie. Zatem takie związki zawierano, bo zwyczajnie to było modne. Na weselu okazuje się jednak, że ta przepaść między inteligencją a prostym wiejskim ludem jest całkiem spora i że ciężko się im dogadać, co również możemy zaobserwować w tym em, metaforycznym aspekcie, bo Prawdziwy shit show zaczyna się w momencie, kiedy młoda para, za sprawą, za namową tajemniczej Racheli, postanawia wywołać duchy. Nie powiecie mi, że to nie brzmi jak całkiem niezły horror, gdyby wyprzeć oczywiście fakt, że jest to lektura szkolna i klasyka tak naprawdę polskich dramatów teatralnych. Zatem. Przychodzą kolejne duchy, tak? Są niezwykle malownicze, dziwne, surrealistyczne, symboliczne, mistyczne, jak ze snu wyrwane. A ich interpretacja, interpretacja ich przybycia przez zaproszonych gości, zależy właśnie od klasy społecznej, ale również indywidualnych potrzeb. Po prostu każdy widzi to, co chce. No, a taka rozbieżność w percepcji zjawisk nadprzyrodzonych nigdy nie wróży niczego dobrego. Jak się okazuje, ja z zachwytu weselem nie wyrosłam nigdy i jestem pewna, że wracać będę do tej historii jeszcze. Nieraz. W wersji słuchanej sprawdza się super, bo dramat ze względu na książkowy zapis sprawia pewne problemy przez te wszystkie didaskalia itd. itd. No a w audiobooku są nieco mniej odczuwalne, zatem polecam właśnie wesele w tej formie audiobookowej słuchanej. I ostatnia lektura, w zasadzie taka lektura nie lektura, czyli przemiana Franca kawki, bo o ile dobrze pamiętam, ta książka akurat nie była na liście dzieł obowiązkowych, ale pamiętam, jak kilkanaście lat temu oglądałam spektakl na podstawie przemiany właśnie i kompletnie, kompletnie go nie rozumiałam. Może skoro nie wszyscy mieli okazję poznać akcję tego opowiadania, to nakreślę ją w takim oczywiście astronomicznym skrócie, otóż pewnego dnia główny bohater George Samsa budzi się rano i odkrywa, że jest robakiem, którego w nieznanych mu okolicznościach, przemienił się w nocy. Rodzina go nienawidzi. Nienawidzi go do tego stopnia, że chce się go po prostu pozbyć, zlikwidować, go zabić, i tak naprawdę jedynym wsparciem jest jego siostra, która dostarcza jedzenie już temu przemienionemu George'owi, jako jedyna, nie nabiera do niego obrzydzenia. Wiecie, każdy oczywiście interpretuje sobie po swojemu tę historię, ale ja. Już w moim dorosłym życiu, myślę, że to opowiadanie o alienacji, o takim najboleśniejszym z odrzuceń, czyli odrzuceniu przez najbliższych za odmienność, na którą nie masz wpływu. Brzmi znajomo, prawda? W tym audiobooku historia nie kończy się przebudzeniem bohatera z jakiegoś strasznego snu, ani też jakimś wyjaśnieniem, dlaczego tak się stało, na które oczekujemy podczas tej lektury. On po prostu taki jest. Nie rozumie tego, potrzebuje wsparcia, którego nie uzyskuje. Historia nie daje nam żadnych odpowiedzi, nie przynosi happy endu, ale naprawdę skłania do przemyśleń na temat dzisiejszego świata i ludzkiej natury. I uważam, że naprawdę warto skorzystać z tego drugiego dna. I tutaj zakończę moją dzisiejszą audiobookową wyliczankę. Cóż, być może zabrzmie mało ambitnie, ale z dużym prawdopodobieństwem, gdyby nie możliwość słuchania tych pozycji w formie audio, no to raczej bym do nich nie wróciła, ale wróciłam i jak się okazuje, z przyjemnością. Wydarzyło się to dzięki partnerowi dzisiejszego odcinka, czyli aplikacji BookBit, w której znajdziecie bogaty wybór audiobooków i e-booków, oczywiście oprócz klasyków literatury. Wiecie co, może czas porzucić określenie lektura szkolna, co wy na to, bo jakoś tak źle wpływa na pozycje, o których wam opowiedziałam, a które są przecież warte uwagi. Zatem oprócz klasyków literatury, znajdziecie tam audiobooki i e-booki niemal każdego gatunku, m.in. fantastykę, poradniki, literaturę faktu, książki obyczajowe, historyczne, w zasadzie czego dusza zapragnie, więc naprawdę polecam wam sobie tę apkę obczaić, a w zasadzie przetestować, bo z kodem brzydki 30 dni w Bugbit macie za darmo, a w tym czasie macie szansę zdecydować, czy to jest rzecz dla Was. Pamiętam, jak rok temu, mniej więcej w tym samym czasie jakoś tak w styczniu w okolicach Nowego Roku obiecałam sobie, że zacznę czytać więcej książek. No i muszę stwierdzić, że akurat to postanowienie właśnie dzięki BugBitowi udało mi się zrealizować, zatem zapraszam, polecam gorąco. Wszystkie informacje oczywiście zostawię Wam jeszcze na dole, a ja uciekam i mam nadzieję, że spotkamy się już niebawem. Do usłyszenia, całuję, cześć. Partnerem dzisiejszego odcinka był BugBit, aplikacja do słuchania audiobooków i czytania e-booków.